atmosferycznym. Południe z płyty miejscowego aeroklubu balon miał dotrzeć na wysokość 44 km i 300 metrów. Wszystko obserwowała reporterka Polsat News Alicja Waliszewska. Alicjo, jak wyglądało bicie rekordu i czy się udało? No, od początku bicie rekordu nie było niczym prostym, ponieważ silny wiatr mocno utrudniał lot i samo wzbicie się w balonu. Od początku nie było łatwo, nie było łatwo również po drodze. Ze mną jest pan Tomasz Zbrol, który jest kierownikiem lotu. Jakie są ostatnie doniesienia? Ostatnie doniesienia są takie, że powłoka balonu została rozerwana gdzieś nad Kotliną Kłodzką na wysokości 40 km i 600 metrów i opada w tej chwili na spadochronie na ziemię. Czyli nie udało się. Nie, no dlaczego? Udało się. No, co prawda rekord nie został pobity, ale w tej chwili ten lot to jest 18 lot w światowym rankingu, więc nie jest specjalnie źle. Poprzedni lot ma pozycję w tej chwili 9, więc jesteśmy dość wysoko, jeśli chodzi o rankingi. Co tam u góry się stało? Bo pan powiedział, że powłoka została naruszona. Wiemy, że ten bardzo silny wiatr od początku mógł pokrzyżować plany. Czy faktycznie można było się spodziewać, czy można było zauważyć ten wiatr również na tej wysokości, tam 40 km powyżej ziemi? Tam na tej dużej wysokości ten wiatr nie był taki straszny. On tam wiał prędkości rzędu 50 km na godzinę, czyli niespecjalnie szybko, ale prawdopodobnie podczas startu, kiedy wszyscy widzieliśmy, jak ten balon było trudno utrzymać, jak on był wywracany w tej z powrotem przez wiatr, prawdopodobnie nastąpiło nadwyrężenie tej powłoki i przy takim dużym rozdęciu na tej dużej wysokości prawdopodobnie ona dlatego nie wytrzymała. Obliczyliście, że balon spadnie gdzieś niedaleko lądku Zdroju, czy tak się staje? No w tej chwili balon opada i prawdopodobnie będzie to albo Bystrzyca Kłodzka, albo lądek Zdrój. Tym razem niestety nie udało się pobić rekordu. Następne bicie rekordu już w najbliższej jesieni. Ja tylko przypomnę, że od początku dzisiejsza próba była zagrożona ze względu na bardzo, bardzo silny wiatr. A grupa zapaleńców tak naprawdę do tej pory nie będzie tylko spoczywać na tej próbie, to znaczy nie będzie tylko, to nie była ostatnia ich próba, kolejna już we wrześniu. Alicja Waliszewska, bardzo dziękuję.